Chciałbym dzisiaj Państwu powiedzieć o bakteriach patogennych, szczególnie o bakteriach, które wnikają do organizmu drogą pokarmową, ponieważ każdy z nas kiedyś był chory na biegunkę, czy to była prosta biegunka, którą łatwo było wyleczyć przy pomocy węgla aktywnego, czy też to była biegunka bardziej skomplikowana, dzięki którą można było usunąć z organizmu, stosując leki takie jak antybiotyki. A w niektórych przypadkach biegunki mogą kończyć się dość nieprzyjemnie i wymagać hospitalizacji. Takie szczepy, które wnikają do organizmu drogą pokarmową i kolonizują powierzchnię naszego układu pokarmowego, nazywamy szczepami enteropatogennymi. Ale powiedzmy najpierw o miejscu, do którego te organizmy się dostają. Najprościej mówiąc, układ pokarmowy jest długą rurą, która jest podzielona na szereg fragmentów o różnych właściwościach. Ponieważ zajmuje się rozkładem pokarmu, enzymatycznym rozkładem na drobne fragmenty i wchłanianiem, wiąże się z tym główna jego funkcja, którą jest zwiększenie powierzchni. Kiedy układ samego jelita, sama jelito ma powierzchnię 0,6 metra kwadratowego. Jeżeli weźmiemy pod uwagę fałdy Kerkeringa występujące na jego powierzchni, powierzchnia samego jelita cienkiego wzrasta do 1,9 metra kwadratowego. Dalej zaś na powierzchni znajduje się 5 milionów kosmków jelitowych, co powoduje, że już w tym momencie teoretycznie wyliczona powierzchnia wynosi 19 metrów kwadratowych. Ale to nie koniec. Na powierzchni kosmków jelitowych są komórki nabłonkowe. Komórki te zawierają mikrokosmki, takie palczaste wyrostki na swojej powierzchni. Dzięki temu powierzchnia samego jelita wzrasta do 382 metrów kwadratowych, co powoduje, że jest to bardzo duży obszar znajdujący się wewnątrz naszego organizmu i może być w łatwy sposób kolonizowany. Zostaje pytanie, czy łatwy sposób jest dobrym określeniem. Otóż, kiedy pokarm dostaje się do żołądka, natychmiast zanurzony jest w kwaśnej kąpieli soku żołądkowego. pH jest w granicach od 2 do 6, powodowane obecnością kwasu solnego wydzielonego przez komórki wydzielnicze żołądka. Wewnątrz zaś komórki żołądka chronione są przez warstwę śluzu, która uniemożliwia samostrawienie żołądka. I okazało się, że bakterie świetnie sobie radzą z takim środowiskiem. Oczywiście nie wszystkie bakterie, tylko te bakterie, które wnikają dalej do wnętrza organizmu. Otóż produkują one enzym nazwany ureazą. Ureaza rozkłada mocznik, powodując powstanie jonów amonowych i dzięki temu lokalną wokół bakterii zobojętnienie kwaśnej zawartości soku jelitowego. Część zaś bakterii, taka jak Helicobacter pylori, jest w stanie nawet kolonizować powierzchnię żołądka, znajdując się w warstwie śluzu pokrywającego żołądek, produkując ureazę, lokalnie alkalizuje, czyli zobojętnia kwaśną zawartość żołądka. Dzięki temu może tam spokojnie rosnąć. Ostatnio wykazano, że są one, te bakterie, czyli Helicobacter pylori, mogą być odpowiedzialne za powstanie wrzodów żołądka. Stąd zainteresowanie w ostatnich latach ich charakterystyką i badaniami przeprowadzonymi na tych bakteriach. Rozwój technik hodowli tkankowych, który pozwolił hodowlę komórek eukariotycznych poza organizmem człowieka, spowodował rozwój badań bakterii patogennych, których na celu miało wykrycie mechanizmu wnikania do poszczególnych komórek nabłonkowych. Okazało się nagle, że bakterie te wnikają do mnóstwa komórek eukariotycznych. Co prawda, badania wykazywały z jednej strony, że bakterie wnikają do wnętrza komórek eukariotycznych, zaś eksperymenty przeprowadzone in vivo, czyli z wykorzystaniem żywych organizmów, wykazywały, że jednak nie. Powstało pytanie, skąd to się bierze, skąd ta dziwna różnica. Otóż okazało się, że w normalnej tkance wyścielającej narządy komórki nabłonkowe występują w postaci zbitej warstwy blisko do siebie przylegających komórek, takich kafelkowatych, tworząc
ścisłą barierę oddzielającą to, co jest środowiskiem zewnętrznym, od tego, co jest wnętrzem naszego organizmu. Zaś boki komórek ściśle do siebie przylegają dzięki występowaniu obwódek zamykających, plamy przylegania. Dzięki temu trudno jest przedostać się między komórkami na zewnątrz organizmu lub do środka tego organizmu. Zaś jeżeli zrobimy zdjęcie z mikroskopu skaningowego powierzchni takiego nabłonka, możemy zaobserwować, że te komóreczki, które są tutaj prawie niewidoczne, ponieważ jest to wszystko pokryte śluzem, przylegają do siebie, mając formę wielokątów. Dzięki temu nie ma wolnego fragmentu otwartej przestrzeni występującej między nimi. Zaś kiedy zrobimy zdjęcie hodowli tkankowej prowadzonej w sztucznych warunkach, okazuje się, że komórki rosną nieregularnie. Między nimi znajdują się fragmenty przestrzeni nieporośniętej. Nie zostaje odtworzona struktura tkanki. Spójrzmy na ten przykład. Komórki rosnące na powierzchni szkła pokazują przynajmniej trzy swoje powierzchnie. Powierzchnię boczną i powierzchnię zewnętrzną. Kiedy zaś specjalnymi metodami przeprowadzimy hodowlę i otrzymujemy taką hodowlę spolaryzowaną, która w jakiś tam sposób odtwarza warunki występowania tkanki w organizmie, powstaje też matrix zewnątrzkomórkowa, czyli taka struktura ustawiająca komórki w odpowiedniej kolejności, w odpowiedniej przestrzeni, ale jednak dalej są fragmenty boczne ścian uwidocznione. W prawdziwej tkance nabłonkowej, naturalnej, następuje ścisły podział powierzchni komórki. Mamy część komórki kontaktującą się ze światem zewnętrznym oraz części boczne i podstawę. I okazuje się, że bakterie patogenne wnikające do wnętrza organizmu drogą pokarmową dostają się, atakując komórki, od strony bocznej i podstawy. Więc kiedy bakterie przejdą przez kwaśną kąpiel w soku żołądkowym, znajdą się w jelicie, znajdują się w rurze, przez ścianę której nie mogą się przedostać. No właśnie tutaj jest bardzo interesujący pomysł, jak przedostać się przez coś, co teoretycznie nie jest do przejścia. Otóż pomaga nam tutaj sam organizm, ponieważ organizm musi rozpoznawać coś, co jest nami, od tego, co nie jest nami, produkować odpowiednie przeciwciała, które są zastosowane do pozbywania się tego, co nie jest nami, z naszego organizmu. I do tego jest potrzebna jedna rzecz. No, potrzeba w jakiś sposób pobrać próbkę tego, co nie jest nami, żeby na tej podstawie nauczyć się, jak to rozpoznawać. Coś takiego dzieje się w kępce Peyera. Kępki Peyera są to takie zgrubienia tkanki limfatycznej występującej na przykład w jelicie cienkim i wewnątrz tej tkanki znajdują się komórki prezentujące antygen, a na powierzchni specjalny typ nabłonka nazwany nabłonkiem FAE. W tym miejscu organizm pobiera próbki środowiska zewnętrznego tak, aby nauczyć komórki limfatyczne, w jaki sposób je rozpoznawać i następnie eliminować. Charakterystyczną cechą nabłonka pokrywającego kępkę Peyera jest to, że oprócz typowych komórek, na powierzchni których występują kosmki jelitowe, znajdują się tam też komórki M. Ich nazwa polega od występowania na ich powierzchni mikrosfałdowań błony. Jeżeli spojrzymy na zdjęcie z mikroskopu elektronowego, stanowić one będą takie zagłębienia, depresje w warstwie komórek pokrywających nabłonek. I właśnie przez te komórki przechodzi materiał do wnętrza kępki Peyera, gdzie jest obrabiany i prezentowany przez komórki prezentujące antygen. I te komórki stały się celem ataku bakterii patogennych. A przynajmniej większości bakterii patogennych, bo musimy powiedzieć na początku, że nie wszystkie wnikają do wnętrza komórek eukariotycznych. Enteropatogenne szczepy Escherichia coli. Otóż bakterie te nie są zdolne do wniknięcia do wnętrza komórek nabłonkowych.
Co prawda w warunkach laboratoryjnych, przy długich czasach inkubacji, po kilkunastu godzinach otrzymuje się komórki zarażone, lecz w warunkach naturalnych to się nie dzieje. Komórki Escherichia coli enteropatogenne osadzają się na powierzchni komórek nabłonkowych jelita, powodując zmiany struktury komórek jelitowych. Zmiany te nazywamy wymazywaniem komórek jelitowych, z tego względu, że część mikrokosmków obecnych na powierzchni komórki eukariotycznej zostaje zniszczona, a zaś kilka leżących bezpośrednio pod samą bakterią łączy się, tworząc tak zwany pedestal, na szczycie którego bakteria się znajduje. A żeby było ciekawiej, okazało się, że żeby bakteria przylegała do takiego pedestalu, musi coś w komórce eukariotycznej łączyć się z białkiem intyminą znajdującą się na powierzchni bakterii. I ku zdziwieniu naukowców okazało się, że receptorem, czyli czymś, co się przyłącza do intyminy, czyli coś tak jakby jedną stroną rzepa, jest też białko bakteryjne. Okazuje się, że Escherichia coli dzięki aktywności systemu transportu białek zwanego systemem trzecim, czyli składającego się z igły i strzykawki, jak można było powiedzieć, wprowadza do wnętrza komórki eukariotycznej białko, które będzie jej służyło do przyklejenia się do powierzchni tej komórki. Intymina i jej receptor TIR wprowadzony do wnętrza komórki eukariotycznej staje się jedną z głównych determinant patogenezy u enteropatogennych bakterii Escherichia coli. Spójrzmy teraz na inne bakterie. Tutaj właśnie mamy bakterie z rodzaju Yersinia, Yersinia enterocolitica lub Yersinia pseudotuberculosis. Bakterie te są odpowiedzialne za powstanie zmian chorobowych występujących po pierwsze w przewodzie pokarmowych biegunek i rozwijając się dalej mogą powodować zmiany ropne występujące w dalszych tkankach. Otóż bakterie te przylegają do powierzchni całego nabłonka, lecz tylko te, które przylgnęły do powierzchni komórek M, są przez te komórki fagocytowane i znajdują się w wodniczkach wewnątrz komórki M. Charakterystyczną cechą takiej wodniczki, w odróżnieniu od zwykłej wodniczki makrofaga, powstałej podczas fagocytozy, jest to, że celem komórki M jest przekazanie zawartości wodniczki do wnętrza kępki Peyera w stanie jak najmniej zmienionym. Dzięki temu do tej wodniczki nie przyłączają się lizosomy, więc bakteria spokojnie nie ulega strawieniu, lecz jest transportowana do wnętrza kępki Peyera, gdzie zostaje uwolniona już pod warstwą komórek nabłonkowych, czyli pokonała następną barierę ochronną. Pierwszą to była kwaśna zawartość soku żołądkowego, drugą jest zaś pokonanie warstwy komórek nabłonkowych. Znajdując się wewnątrz organizmu, już w przestrzeni międzykomórkowej, bakterie z rodzaju Yersinia mogą wydajnie się dzielić, kolonizując kępkę Peyera i mogą też wykorzystywać komórki znajdujące się wewnątrz kępki Peyera, takie jak makrofagi, do tego, żeby zostać przez nie pochłonięte, a następnie przetransportowane do innych miejsc naszego organizmu. W przypadku bakterii z rodzaju Yersinia bardzo ważną rolę pełnią białka kodowane na plazmidzie PYV. Białka te są regulowane i mogą być ekspresjonowane w odpowiednich miejscach i w odpowiedniej temperaturze, w odpowiednich warunkach. Jest to tak zwana jak teoria przejścia, która mówi o tym, że produkty niezbędne do przejścia bakterii z jednego do drugiego środowiska są syntetyzowane tylko i wyłącznie w tym momencie, ponieważ nie jest dla bakterii ekonomicznie opłacalne produkowanie białek, które używa w procesie patogenezy cały czas. Cechą bakterii patogennych jest to, że białka te produkowane są w zależności od warunków środowiska, dlatego bakterie te muszą posiadać bardzo silny
i bardzo dobrze zorganizowany system regulacji ekspresji białek biorących udział w procesie patogenezy. Spójrzmy na inne bakterie. Listeria. Listeria monostogenes powodująca zapalenie opon mózgowych lub zaburzenia pokarmowe. Bakteria ta też przylega do powierzchni komórek nabłonkowych, komórek M. Dostaje się do wnętrza na drodze fagocytozy i opuszcza wodniczkę fagocytarną. I przedostaje się do wnętrza cytoplazmy komórki M. Wokół takiej bakterii tworzy się warstwa włókienek aktynowych, a następnie włączają one system transportu zwany kometą listeryjną. Otóż polimeryzują aktynę z jednej ze swojej strony, dzięki temu zostaną odpychane w kierunku przeciwnym. W tym samym czasie komórki te mogą się dzielić i rozprzestrzeniają się do innych komórek, nie opuszczając już wnętrza cytoplazmy. Dzięki temu są bezpieczne przed działaniem przeciwciał występujących w organizmie. Rozprzestrzeniając się między komórkami nabłonkowymi jelita, mogą też przedostawać się do wnętrza makrofagów, którymi są transportowane do innych miejsc występujących dalej w organizmie. Bakterie z rodzaju Shigella w podobny sposób jak Listeria dostają się do wnętrza organizmu, zamknięte w wodniczce fagocytarnej uciekają z niej, włączają system transportu zwany kometą, w tym przypadku kometą Shigellową, który jest taki sam jak w przypadku Listeria, i rozprzestrzeniają się w tkance. Dodatkowo zaś bakterie, które występują na powierzchni komórek nabłonkowych, mogą nadać tak silny sygnał hemotaktyczny, chemiczny, że przez warstwę nabłonka zacznie przeciskać się makrofag. Makrofag, który będzie chciał je zjeść. I o to właśnie w tym wszystkim chodzi. Makrofag fagocytuje znajdującą się na powierzchni nabłonka bakterię. Bakteria dostaje się do wodniczki, skąd jak wiemy może w bardzo łatwy sposób uciec, znajdować się w cytoplazmie makrofaga, a dodatkowo przez tą komórkę jest transportowana do głębszych warstw tkanki. W odróżnieniu od komórek Listeria, komórki Shigella niszczą komórki eukariotyczne, w których się znajdują. Salmonella jest bardzo ciekawą bakterią. Pamiętam, jak kilka lat temu redaktorzy robili wywiad na ulicach Warszawy, pytając się, z czym kojarzy się nazwa Salmonella. I jedna pani powiedziała, że jest to ładne dziewczęce imię, także mam nadzieję, że od tamtej pory trochę się zmieniła świadomość mówiąca o tym, w jaki sposób, co to jest Salmonella i w jaki sposób ta bakteria działa. Otóż okazuje się, że bakterie z rodzaju Salmonella, znajdując się blisko powierzchni komórek nabłonkowych, powodują powstanie zmian strukturalnych samej powierzchni komórki. Tworzą się takie specjalne wypustki cytoplazmatyczne, które obejmują te komórki, zamykają je wewnątrz cytoplazmy i dzięki temu komórka eukariotyczna sama wprowadza bakterie do swojego wnętrza. Wewnątrz znajdujące się w wodniczkach fagocytarnych komórki bakteryjne powodują to, że łączą się te wodniczki z sobą, a jednocześnie dzieje się dziwna rzecz, która występuje tylko w przypadku Salmonella. Obserwuje się powstanie specjalnych struktur włóknistych otaczających w ten sposób powstałe wodniczki. Struktury te tworzą glikoproteiny występujące w lizosomach i taka forma lizosomów, czyli takie rurowe lizosomy, są obserwowane tylko i wyłącznie w przypadku inwazji bakterii z rodzaju Salmonella. Bakterie rodzaju takie jak Salmonella czy Shigella niszczą warstwę nabłonka pokrywającego jelita,
dzięki temu powodując uszkodzenia w rodzaju owrzodzeń i uszkodzeń ciągłości tego nabłonka. Pojawia się biegunka z tym procesem związana. Ponieważ mówiłem Państwu o bakteriach z rodzaju Yersinia, o Yersinii enterokolityce i Yersinii pseudotuberculosis, które są enteropatogenami, czyli dostają się do organizmu drogą pokarmową. Otóż te dwie bakterie mają swoją siostrę. Jest to Yersinia pestis, czyli pałeczka dżumy, czynnik etiologiczny dżumy, choroby, która na szczęście wydaje się, że jest chorobą historyczną. Ale należy przypomnieć sobie wielkie epidemie dżumy występujące w średniowieczu, kiedy przypuszcza się, że około 3/4 osób mieszkających na terenie Europy zmarło na dżumę. Spowodowały zmiany zarówno gospodarcze, jak i polityczne występujące w tym okresie czasu. Ale zadajmy sobie pytanie, dlaczego ta bakteria nie jest enteropatogenem? Otóż okazuje się, że mimo bardzo dużego podobieństwa sekwencji DNA znajdującej się w chromozomie bakteryjnym, okazuje się, że występuje tam jedna mutacja punktowa zmieniająca ramkę odczytu. Na czym to polega? Otóż okazuje się, że jak Państwo wiedzą, każdy aminokwas kodowany jest przez 3 litery kodu genetycznego. Kiedy zaś między te 3 litery tworzące jedną literę wprowadzimy dodatkową literę, dodatkową zasadę lub odejmiemy jedną zasadę, wszystkie te, które znajdują się za tą insercją lub delecją, zmienią się. Bo już nie trzy prowadziły, kodowały jeden aminokwas, ale dwie z jednej ramki odczytu i jedna z drugiej ramki odczytu. Dzięki temu następuje przesunięcie i zmiana całkowita ramki odczytu. Tworzy się białko, które jest niefunkcjonalne lub tworzy się jakiś kodon mówiący o zatrzymaniu odczytu z tego miejsca. Otóż okazuje się, że taka mutacja zmieniająca ramkę odczytu znajduje się w białku kodującym fibrylalne struktury występujące na powierzchni bakterii, które służą jej do przylegania do powierzchni komórek nabłonkowych. Więc po pierwsze, Yersinia pestis nie może przylegać do powierzchni komórek nabłonkowych. Po drugie, posiada dodatkowy plazmid kodujący proteazę, którą reguluje aktywność białek biorących udział w procesach przenikania przez warstwę komórek nabłonkowych. Dodatkowo możemy powiedzieć, że najważniejszą cechą, która świadczy o tym, że ta bakteria nie jest patogenem, jest to, że dostaje się do organizmu całkowicie inną drogą, czyli może przenikać bezpośrednio do krwioobiegu dzięki ugryzieniu pchły lub do układu oddechowego przy zarażeniu kropelkowym i dzięki temu jest natychmiast fagocytowana przez znajdujące się wewnątrz pęcherzyków płucnych makrofagi. Ona nie musi przenikać przez warstwy nabłonka, jest bezpośrednio w szybki sposób dostarczana do wnętrza organizmu. I mówiąc o dżumie, możemy powiedzieć, że sami jesteśmy dziećmi dżumy. Dlaczego? Otóż, jak mówiłem, duże, wielkie epidemie dżumy występujące w średniowieczu wpłynęły w jakiś sposób na populację ludzką. Kiedy przyjrzymy się częstotliwości występowania grupy krwi 0 w Europie, zaobserwujemy, że najmniej osobników z grupą krwi 0 znajduje się na jej wschodzie, najwięcej jej na jej zachodzie. W porównaniu z tym częstotliwość występowania grupy krwi B w Europie jest odwrotna. Najwięcej na wschodzie, najmniej na zachodzie. I odpowiada to mniej więcej rozprzestrzenianiu się pałeczki dżumy w Europie. Okazało się, że osobnicy, którzy posiadali grupę krwi 0, byli w jakiś sposób lepiej z tej populacji
eliminowani przez pałeczkę dżumy. Badania wskazują na to, że występuje podobieństwo antygenowe powierzchni komórki bakteryjnej z powierzchnią powierzchniowym antygenem grupy krwi zero. Dzięki tej mimikrze komórka bakteryjna trudniej zostawała usunięta z organizmu ludzi posiadających grupę krwi zero i w ten sposób ulegali oni prędzej zakażeniu i eliminowaniu z populacji ludzkiej. Powróćmy znowu do bakterii enteropatogennych i powiedzmy sobie, ile tych bakterii może wystarczyć do tego, aby organizm ludzki zachorował, abyśmy byli chorzy. W przypadku Campylobacter jejuni jest to od 5 do 100 komórek obecnych w naszym pokarmie. W przypadku Salmonelli liczba ta musi wynosić 10 do 7, czyli 10 milionów komórek, które dostają się do wnętrza organizmu. Tak, żeby zachorować, i czasami ta ilość bakterii nie wystarcza. Wszystko jest to związane też z odpornością naszego organizmu. Niektóre z tych bakterii atakują tylko i wyłącznie osoby posiadające obniżone właściwości układu immunologicznego. Układ immunologiczny osłabiony w przypadku chorobowym, czy też zakażenia wirusa grypy, czy też wirusa HIV. W przypadku zaś organizmu, który jest zdrowy, wypoczęty i niezestresowany, biegunki te i inwazja bakterii enteropatogennych może kończyć się w szybkim czasie. Dzięki temu nie jesteśmy w stanie nawet zaobserwować, czy dowiedzieć się, że chorowaliśmy na daną chorobę. Takie ciekawe dane dotyczące częstotliwości zakażeń bakteriami enteropatogennymi przeprowadzono przy okazji poboru żołnierzy do armii szwedzkiej i fińskiej. Okazało się, że ponad 70% poborowych w swojej krwi zabierało przeciwciała skierowane przeciwko Yersinii enterokolityce. Świadczy to o tym, że zakażenia są bardzo popularne i częściowo bagatelizowane przez nas zostają niezauważone.